Witam wszystkich z powrotem z serii Ogboxa, z tej strony Pingwin i... Wow! Co to jest? To jest to samo miejsce, gdzie byliśmy, czy jest nowe? Jo, co tu się dzieje? What the fudge? Ale dziwne miejsca tutaj się spawnują, naprawdę. Ale bardzo fajne. Właśnie, skończyliśmy w tym Battle Towerze, teraz szkielety nas będą strzelać, ponieważ... Ponieważ tutaj się zespawnowały dużo ich. Ale zabijemy ich i już zaraz wyjdziemy i pójdziemy dalej. Mam nadzieję, że jak to rozwalę... O, nie! A! Myślałem, że wszystko będzie ok, ale jednak mnie wszystko atakuje. O, i musimy wrócić do domu, bo już mamy tyle itemów, że... Zostawcie mnie. Ło, ile ich jest, sporo. Mamy tyle itemów, że... Chciałbym po prostu, no, wrócić do domu, tak jak mówiłem. I spróbujemy coś ciekawego. Spróbujemy to, co poradziliście mi wszyscy parę razy tam, żeby zdesenchantować, żeby zdesenchantować mój kill-off, żeby wziąć z powrotem level, nie? Żeby wziąć sobie level. I jak to ma działać? Niby, że jak ściągnę level z kill-offa, czyli tutaj ten level, to będę miał pełne serduszka, czy coś takiego mówiliście, nie wiem, nie jestem pewien. Nie wiem, ile levelów potrzebowałem przed tym, żeby to zadziałało, ale mam nadzieję, że... What the fuck? Że mam nadzieję, że... Oh my god! To jest masakra, ile ich tu się spawnuje. Zapomniałem... A może... A spadają z góry, dlatego... O, tak jak taki mob grinder. Ale fajne. O, zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj. Jest parę ciekawych rzeczy, ale niestety nie będziemy ich brać w tym. O, za dużo szkieletów. Dla mnie za dużo szkieletów. Naprawdę za dużo ich tu jest. Nie podoba mi się to. Bierzemy, wow, bierzemy level i zmykamy stąd. XP zawsze ważny. Ej. A tam co się knuło. Ojejku, chciałbym tam iść w sumie. Dobry sposób na levelowanie, ale zrobię to we własnym czasie. Tak w ogóle widzę, że dużo was wrócili do szkoły. Mam nadzieję, że mieliście fajny powrót do szkoły, czy tam fajny powrót do pracy. Zależy co robicie, gdzie jesteście i tak dalej. No ale w ogóle ja mam... Niestety mam dużo problemów nie chcę mi się za bardzo wchodzić w problemy, ale mam problemy z... Ojejku, nie mogę stracić levelu. Nie! Nie! Kurde! Gdzie on jest? Gin! Nie mam opcji, muszę zjeść złote jabłko. Jedyna opcja. No, mam problem z partnerem niestety. Ponieważ robię filmy po polsku, teraz to mnie zgłosili, że chcą skasować moją umowę i różne takie rzeczy, nie wiem. Nie wiem. I inni polscy youtuberzy też dostali to, czyli nie wiem co będzie w tej chwili. Co będzie z tym wszystkim, ale zobaczymy. Zobaczymy z czasem. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży i nie będzie problemu. Tak w ogóle, to skrzynka nie była z nami. Nasza mama, nasza skrzynka, która chodzi za nami. Nie było jej, co nie? Nie. Nie było jej, bo zgubiła się gdzieś i właśnie mieliśmy ją znaleźć. Kurczę, ile zajebistych rzeczy tutaj jest. Nie mogę uwierzyć. A to jest... To nawet nie jest ten sam, który był wcześniej. To jest nowy. Ja pierniczę. Zapiszemy go też. Czyli tu będzie... damy numer 2 na wszelki wypadek, że już mam zapisane tamte. Latające wyspy. O nie. Wulkana mam zapisanego. Uwaga. I tam nawet coś jest. I mamy jeszcze ten treehouse. Nice. Nice. Mam pomysł. Wyrzucimy te kości i bierzemy ten sugarcane. Sugarcane jest bardzo ważny. Lubimy sugarcane. Sugarcane jest bardzo smaczny. Bierzemy sugarcane. Idziemy. Sphinx tam też. Kurde, ile rzeczy. Ja jeszcze tam coś jest, kurczę. Co dwie sekundy co się idzie. To jest naprawdę chyba najlepszy save, co grałem w moim życiu. Na Jogboxie. Wiem, że miałem tylko ich z trzech, ale jest bardzo fajny. Mamy tu melony. Melony, jakby co. Szukam sugarcane'ów. No i tu mamy treehouse. W sumie będzie łatwy. Czekaj, skryjówka jest tam. Wow. Portal. Gdzie jest nasz portal? A, i tak musimy w tą stronę iść.
Bo tu tam będzie, tu będzie portal w tą stronę. Spoko. Czyli pójdziemy do naszego portalu. O! Halo? Jakiś boss nas strzelał. Czekaj, gdzie to było? Pobiegniemy sobie tu i tam. Już nie strzela, okej, spoko. Czyli tam jest kolejny boss, chyba z tego Sfinksu. Wiem, że tam jest... Diaksy są w górze, ale nie będziemy ich zbierać w tej chwili. Chciałbym coś powiedzieć w sumie o, co do mojego poprzedniego filmu. Ten, gdzie zrobiliśmy poradnik, jak zrobić tą pułapkę. Ja mam tyle pomysłów, jakby ukryć tą pułapkę, że jest szokujące, że ludzie by nawet nie widzieli tego. Jest, można zalterować, można zmodyfikować typ pułapki. Musicie pamiętać, zrobiłem... skrzynka, jesteś. Zrobiliśmy specjalnie tak. Specjalnie tak zrobiliśmy. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, ludzie, zrobiłem poradnik, ludzie zaczęli marudzić, że jaki debil by w to wszedł, bo to była poradnik na pułapkę. I oczywiście, że muszę zrobić bardzo jasne i bardzo proste, prosty styl pułapki, żeby ludzie widzieli, bo inaczej jak wy zauważycie, jak to działa i wszystko. A potem dla was, należy dla was, żeby to ukryć, to nie jest, wiesz, ja zrobiłem poradnik, żeby pokazać wam, jak zbudować system, który jest pod ziemią i żeby go zmaskować, to macie różne pomysły, można nawet zrobić redstone circuit, że ktoś na przykład pociągnie dźwignię i cała ziemia pod nim upadnie, będzie tyle TNT, że go rozwali, nie będzie nawet płytki, można zrobić tripwire i tak dalej. I po prostu, nie wiem, zdenerwowało mnie trochę, że takie puste takie trochę głupie komentarze pojawiły się od czasu do czasu. Bo w ogóle nie miały sensu, nie miały miejsca, że... Bo to nie był poradnik, jak ukryć pułapkę, tylko był poradnik, jak zbudować mechanizm do tej pułapki. I właśnie w tym różnica. Glowstone zbiera, ale nieważne. Nieważne, chciałem tylko to zgłosić, bo nie wiem czemu to powinno być proste, ale jakoś nie było. Okej. Ej! No! I musimy naprawić pierw. No, okej, naprawimy. I mówicie, żeby zdysenchantować, tak? 54 będzie 60. No, widzę o co wam chodzi. Tylko że jeden mały problem. Musieliśmy wydać ten na naprawę. Czyli niestety niestety musimy dobić trochę levelu jeszcze, ale za ten czas mamy jabłka. I w sumie wrzucimy tutaj wszystkie itemy, które są nam takie, powiedzmy, niepotrzebne, które nie będziemy brali ze sobą. Na przykład, właśnie, w sumie te możemy zabrać ze sobą. Wrzucimy je potem do skrzynki. Gdzie jest nasz ten? Mamy ich sporo tutaj, możemy je tutaj wrzucić, nie są nam potrzebne. Pięknie, pięknie. A tu resztę w sumie, resztę należy do... tamtego miejsca. Wszystko nawet, wszystko stąd prawie. Oprócz jednej rzeczy. TNT. TNT zostanie tu. TNT... Sporo mamy, 37 już TNT. Okej, idziemy do łódki. Idziemy zrobić nasze złote jabłka. Jej, będziemy w końcu mieć parę złotych jabłek z powrotem. Mięsko? Mięsko też byśmy, w sumie, skoro jesteśmy przy domu, możemy wziąć sobie mięsko też. Właśnie też, kurczę, ja chciałem wszystko mi idzie do dupy w tej chwili. Ja chciałem też zacząć college, nie? Zrobić sobie kursy. Jeden kurs zmienili i skasowali. I drugi kurs też skasowali, nie leci. Pierwszy kurs zmienili i nie mogę jednak na niego iść, bo zmienili go w jakimś stylu. A drugi nie, to znów będziemy tutaj minecraftować codziennie w takim razie. Ale chciałem, wiesz, chciałem też się trochę pouczyć w tym samym czasie, mieć życie poza komputerem i zrobić parę, wiesz, parę ciekawych rzeczy. Może jeszcze nauczyć się i... bo czasami czuję się, że jedyne co mam w głowie to rzeczy o grach i powoli wszystkie ważne, na przykład science, czy tam, wiesz, różne tam fizyka i wszystko, to wypada powoli. Mam nadzieję, że to nie jest prawda, bo w sumie mam dużo RAMu w głowie, niby, mówią, że mamy dużo RAMu, ale nie wiem, dużo RAMu, dużo pamięci i tak dalej.
ale boję się, że zapomnę te wszystkie rzeczy. Ja nie chcę zapomnieć tych wszystkich rzeczy. Nie wiem, o was, może wy na pewno... Większość z was na pewno myśli, kurczę, jakbym chciał to wszystko zapomnieć. Na pewno, ale... powiem szczerze, że... Czekaj, weźmiemy 18. 18, okej. Okay. Ale tak szczerze... O! Zbugowane skrzynki widzę. Tak naprawdę to... fajnie było w szkole, powiem szczerze. Fajnie, długo czasu minęło od czasu... gdzie byłem w szkole, ale było bardzo, bardzo przyjemnie być w szkole i też będziecie tak, dopóki nie jesteście zbuliowani. A jak jesteście zbuliowani, to polecam trenować co ja trenuję, Wing Chun. No i wtedy rozwalisz system, nie ma się co martwić. Uuu! Crucible of Ice. Tricky? Hard? Tricky? Jakie jest trudniejsze? Boots of the Meteor. Taumek... Crystallizer? Nawet... Arcane Focus... Okej, okay. Odkryliśmy sporo rzeczy, nice! Wrzucimy je tu do skrzyni. Możemy je powoli poodkrywać, kiedy będziemy mieć jakiś czas. A, złote jabłka też. A, złote jabłka zaraz zrobimy. Wrzucimy tylko jeden tutaj czerwony i jeden tutaj czerwony, żeby było. Czyli na dole rzeczy, które wrzucamy... Ach, szkoda, mogłem jednak przynieść to wszystko. Te do kopania ziemi. Do wyrównania raczej ziemi. Okej. Okay. Great Wood Log wrzucimy tu, kryształy idą tu. I powinniśmy zaraz mieć... Nitora. I to sporo Nitora, jeszcze 3. 18. Yay! I z Nitora możemy potem tworzyć różne ciekawe przedmioty. Ale to będzie z czasem pokazane. Mamy wystarczająco na teraz. Jedyne co nam zostało, 10 złotych jabłek. Czekajcie. Byśmy zrobili... Kurczę. Zobacz, pełne jest. Musimy coś stworzyć. Obojętnie co... A, mam pomysł. Stworzymy parę... Arcane Singularities. Mam nadzieję, że to wyciągnę trochę z tego... O, widzimy, powoli jest mniejsza. Może i nawet zrobimy, powiedzmy, zrobimy 12, albo 20. A! Ile mamy? Zostawimy 8 sobie. A! Okej, jest. 17, czyli mamy sporo. Bardzo się cieszę w sumie, mamy tych sporo. 25 i 8. 8 nitorów, ale mamy dużo glowstone tutaj, czyli nie powinno być problemu. A tutaj wyciąga nam te. Chciałbym w sumie zrobić jeszcze jakiś storage. Ciekawe... O! Dobry pomysł, ale czy mamy przedmioty? Czekaj, mam pomysł. Tu pójdzie... A nie. Chciałbym więcej tych zrobić. O jejku. Tyle rzeczy, co chcę stworzyć. O, będzie musiało być z czasem. Okej. Okay. Szybko wyciągnę książkę, bo w sumie zapomniałem, jak to się tworzy. Sorry, ale nie jestem ekspertem na Tamcrafcie, że wszystko pamiętam. Mam dużo innych rzeczy. Czyli wisk... A, wisk krystał? Już wiem. Wisk krystał i... które mamy, bo właśnie specjalnie zatrzymałem te ważne. Wisk kryształ i ile ich zrobimy jeszcze raz? 2, 3. Można nawet i więcej zrobić. Można nawet po tej stronie je kłaść. O, to by było fajnie. Tylko musimy posunąć tą skrzynkę stąd. O, jest. Okej, czyli mamy przedmioty ten. Mamy wszystkie przedmioty co do budowli. Mamy to. Jeszcze brakuje nam tego, ale robimy tego 8. To... Okej. Okay. Czyli będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem... dziewięć. Musimy zrobić 9. Albo zostawimy tak, jak będzie. 8. Niech będzie 8. Czyli idziemy do crafting. A w sumie możemy wyciągnąć stąd. Okay, in focus. Okej. Okay. Czyli wyskondenser. Będzie tak prościej. No i mamy 8. Czyli je kładziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I jest miejsce, żeby na przykład wstawić coś innego. Na przykład to, co naprawia. To jest dobry pomysł. A czy odkryliśmy? Chyba nie. Zobaczymy. Repairer. Duplikator mamy. Zajebiście. Ale repairer to niestety nie mamy. Niestety nie mamy repairer. Czyli to, co naprawia nasze przedmioty. Wtedy byśmy nie musieli tracić levelu. Dobry pomysł. Bardzo przydatne by było w sumie. Niestety z tego, co widzę, to nie będzie. O, okej. Okay. Kryształy. Potrzebujemy
ile mamy? 8. 8 tych logów zostało? 8. Czyli mamy, potrzebujemy 2 z każdego. Weźmiemy po prostu. Nic. Okej, weźmiemy jeszcze 2 z tego. Czyli będzie tak. Bierzemy kryształy, bierzemy drewno i wrzucamy wszystko ładnie tutaj do środka. Ups. Pojedynczo musimy poczekać, żeby się zrobiło. I dostaniemy dużo, dużo tutaj enchanted logs. Właśnie potrzebujemy je do różnych przedmiotów, budowli. A tu mamy depleted crystals, też bardzo przydatne do budowli. Albo możemy je zrestorować potem i zrobić z nich zwykłe z powrotem kryształy z naszą maszynką, którą odkryliśmy. Okej. O, sporo mamy enchanted wood i wszystko ładnie stoi. Ja bym wstawił parę tych shimmer leaf i te liście, bo w sumie... A w sumie nie są w ogóle potrzebne. Zapomniałem, że specjalnie zrobiliśmy tak, że nie jest nam potrzebny w ogóle żaden ten, co poprawia taint w powietrzu, bo te rzeczy nie produkują żadnego taintu. I wiem, zajebiście. Teraz storage tanks. Storage tanks po tej całej ścianie będą musieli być. Wsuniemy skrzynkę, zawsze nam zawadza. This conduit, 5 tylko nam zostało. Musimy podłączyć te wszystkie te. I wtedy tutaj będzie storage tank. Mam nadzieję, że... Okej, jak to będzie? Okej. Niestety musimy rozwalić jednego takiego. Spoko, możemy go wsadzić tutaj. Najwyżej się przyda do tego. Bo ja tutaj chciałbym postawić to, co naprawia. I wtedy z tego będzie łącznie do dwóch, nawet... Można nawet do 3 czy 4 storage'ów, bo tam będą nasze storage'e i tak bym chciał zrobić. Czyli this storage tank i położymy pierwszy storage tank. Widzimy, że zacznie się napełniać. Super. I szybko? Nawet szybko się napełnia, czyli dużo, zobaczcie ile mogliśmy stracić visu. A teraz musimy stworzyć jeszcze parę tych. Szybko spróbujemy, zobaczymy jak się je tworzy. Jak się je tworzy, zapomniałem. Wiem w sumie. Panele i enchanted wood. Ciekawe ile panelów tu mamy. Czyli szybko, szybko na górę musimy iść. Szybko pospinamy się na górę. Na górę. I tu będą nasze szklane panele. Bierzemy je wszystkie. Telefon dzwoni. Nie, sorry, teraz nie odbieramy. Nie można go wyciszyć, wsadzę go pod kołdrę. Okej, już nie denerwuje nas. Super. 32 panelów. Idziemy w dół. I bierzemy nasze tutaj enchanted logsy. I możemy... The storage tank. Nice. Zobaczymy ile możemy stworzyć. 8. Tylko 8? Mam nadzieję, że wystarczy. Zobaczymy. 2, 3, 4, 5, 6. O, perfekt. Perfekcyjnie. Pięknie, pięknie. 8 akurat pięknie się złożyło, że mamy 8 tutaj. To jest bardzo ekonomiczny sposób, żeby zużywać wiz. Wiem, że do innych przedmiotów dużo będziemy potrzebować, ale przynajmniej nie stentuje się nam cały świat i zepsuje się i będziemy mieć przesrane. Czyli tak się nie stanie. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Oczywiście będziemy bawić się w TimeCrafta jeszcze tu i tam trochę. I tak w ogóle do następnego odcinku możecie zostawić ocenę i dołączyć do Penguin Army. Na razie, dzięki za oglądanie. Cześć.